może jak zawsze to czynimy z pokorą, ponieważ ten temat jest, myślę, że niezwykle istotny. Z pokorą pochylmy nasze głowy, czoła, pomodlimy się do naszego Pana, oddamy Mu ten czas zwiastowania Słowa, aby On do nas przemawiał. Panie, dziękujemy Ci, tak serdecznie Ci dziękujemy za tą chwilę, za ten moment, za to nabożeństwo, że możemy stanąć przed Twoim obliczem. Ty sam powiedziałeś, że mamy z Twojego Słowa czerpać naukę, że mamy szukać Ciebie w Słowie, a tam Cię znajdziemy, tak powiedziałeś nam. Chcemy Cię odszukiwać. Dzisiaj skłaniamy swoje czoła przed Tobą, bo wielkie jest Twoje imię. Niechaj Twoje imię, Jahwe, Pan zbawia, Bóg zbawia, niech ono będzie dzisiaj wywyższone. Niech imię Jezus Chrystus, a więc Bóg jest zbawieniem, będzie wywyższone na tym miejscu. Amen. Amen. Kochani, tak sobie myślę, ponieważ będziemy mówić o trzecim przykazaniu, a więc o Bożym imieniu i o tym, co to przykazanie nam nakazuje, a raczej też czego nie doradza albo zakazuje. Ale tak sobie myślę przez chwilkę, wiecie, to jest czas mundialu. Wiele osób ogląda mundial, mecze, ale ile razy myślę o tym, jak pięknie zareklamowany jest ten czas, jak pięknie zareklamowane są te zawody, jak wiele piękna takiego ludzkiego w nich jest, emocji, rozgrywek, ale nikt nie zważa na to, jak wiele nieszczęścia przy tym jest wokół. Gdybyśmy tak zajrzeli w głąb tej całej cukierkowej atmosferze i gdybyśmy dowiedzieli się, że w samym miejscu, w samej Brazylii, gdzie miały odbyć się mistrzostwa, gdzie się odbywają, musiano wyeksmitować około 250 tysięcy ludzi na ulicę, z domów, wywalić po prostu, aby wybudować na szybko, w sposób szybki hotele dla turystów, stadiony i inne miejsca atrakcji dla turystów. To w głowie się po prostu nie mieści, jak wiele nieszczęścia, tragedii jest schowane za tą piękną kurtyną, którą pokazują media. Ale dlatego tak zacząłem, ponieważ Boże imię, Jego imię jest Jahwe, Pan zbawia. Bóg nie jest taki jak świat, a raczej świat nie jest taki jak Bóg. Świat może odrzuca, ale Bóg nie. Bóg zbawia, Bóg szuka. On nie wyrzuci Cię precz na ulicę, nie wyrzuci Cię z Twojego domu. On Cię szuka tam, gdzie jesteś. I taki jest Bóg właśnie. Pan zbawia. Bóg jest zbawieniem. Od już 5 razy, a w zasadzie to jest 6 raz, kiedy mówimy o przykazaniach Bożych. 10 przykazań to temat, nad którym będziemy się dzisiaj pochylać. I to jest jedyny tekst Bożego Słowa, jedyny, nie znajdziemy drugiego takiego tekstu w całym Bożym Słowie, w całej Biblii, który by był napisany bezpośrednio przez Boga. Bóg używał wielokrotnie ludzi do spisania Jego słów. Używał proroków, używał królów, używał innych osób, apostołów, uczniów, ewangelistów. Ale nigdzie indziej w całej Biblii nie znajdziemy tekstu, który by sam Bóg napisał, jak właśnie tutaj. 10 przykazań. Oto Mojżesz otrzymał pewnego razu 2 tablice, które sam Bóg wypisał swoim palcem. Ale pamiętamy, w przypływie gniewu, w przypływie takiego wzburzenia na swój lud, rozbił te tablice, musiał później sam je przepisywać. Ale oryginalnie, początkowo sam Bóg dał te słowa. A więc myślę, że każdy z nas jest tego pewien i ma to przekonanie w sercu, że mówimy o czymś bardzo wzniosłym, o czymś bardzo doniosłym. Nawet jeśli byłby to najmniejszy fragment Bożego Słowa, to jest to Boże Słowo, a to jest doniosła sprawa. I tego powinniśmy się trzymać cały czas. Kochani, tak jak już powiedziałem, 10 przykazań. Omówiliśmy już 1 przykazanie. Omówiliśmy już 2 przykazanie, które było nieco bardziej rozbudowane,
Ale oto stoimy przed trzecim przykazaniem, które mówi bardzo precyzyjnie o Bożym imieniu, o tym, w jaki sposób mamy je traktować. Mówi, nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. A więc mówi o imieniu Bożym. Ale zanim będziemy rozważać ten temat imienia Bożego, pozwólcie, że tak jak zwykle to staram się czynić, tym razem także jakby zwrócimy uwagę na tekst Nowego Testamentu, który będzie dla nas dowodem tego, że Boże Słowo, a więc Dekalog, ma moc prawną w dalszym ciągu, że jest to Boże prawo, które jest cały czas aktualne. Jakim tym razem fragmentem się posłużymy? Oto Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 4, od 8 do 10 wiersza mówi, bo tam jest napisane w ten sposób. Ewangelista Mateusz przedstawia sytuację kuszenia Pana Jezusa. Więc moment, kiedy Pan Jezus zostaje poddany próbie kuszenia. Tak na marginesie, kiedy list do Hebrajczyków mówi, że Pan Jezus przeszedł wszystko to samo, co my, aby być tym pocieszycielem, aby być tym wsparciem, przeszedłszy wszystkie te same próby, co my, musiał przejść też przez próbę pokuszenia przez diabła. Dlatego ten tekst pokuszenia, ten tekst kuszenia, warto na niego zwrócić uwagę i przeczytajmy sobie może go razem. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Ten fragment to jest jeden z bardziej wymownych fragmentów w moim przekonaniu. Bardzo wiele, wiele można z niego wyciągnąć, ale to, na co chcę zwrócić uwagę teraz, w tym wstępie, to to, że diabeł zaatakował bardzo precyzyjnie dekalog, w dekalog, a więc w 10 przykazań. No bo przecież kusi Pana Jezusa do złożenia Mu pokłonu. A jeśli byliśmy ostatnim razem, kiedy mówiliśmy o drugim przykazaniu, a więc o oddawaniu pokłonów, to dobrze wiemy, jak ten wykład i czym się skończył. Skończył się takim stwierdzeniem, albo gdzieś tam było takie zdanie, stwierdzenie w tym wykładzie, że chrześcijanin, który zna Boże Słowo i Bożą wolę, nigdy pokłonu nikomu innemu nie odda jak Bogu, jak swojemu Bogu. Mówiliśmy o tym, że będzie taki czas w historii ludzkości, nawet już był taki, że chrześcijanie będą wystawieni na próbę. Czytaliśmy z objawienia świętego Jana, że oto powstanie posąg. Nawet będzie w nim duch. Nawet będzie przemawiał ten posąg. I cała ludzkość jakby stanie przed próbą. Będzie musiała pokłonić się temu posągowi. Ale chrześcijanie, którzy żyją w zgodzie z Bogiem, z Bożym Słowem, nie będą mogli tego uczynić. Nie będą chcieli tego uczynić, bo wiedzą, jaka jest Boża wola. I Pan Jezus to samo czyni. Więc diabeł zaatakował drugie przykazanie. I znowu nasuwa się pewna refleksja. Oto Pan Jezus, uosobienie łaski i atak diabła w Stary Testament, w dekalog, a więc w prawo. Dochodzi do konfrontacji pomiędzy łaską a prawem. Co Pan Jezus wybrał? Czy stał się rewolucjonistą, który powiedział, oto znoszę prawo, jestem uosobieniem łaski, teraz wszystko wolno, ponieważ prawo jest zniesione? Ja widzę w nim inną postawę. Oto on przyszedł, jak sam powiedział, aby nie znieść prawo, ale je wypełnić. I w tym przypadku także je wypełnił. Ponieważ łaska ratuje nas od konsekwencji niewypełniania Bożego prawa. Ale one spadły na Chrystusa. To znaczy, że prawo miało moc.
Czy prawo było aktualne, gdy Jezus wisiał na krzyżu? Powiem tak, to właśnie z powodu prawa zawisnął na tym krzyżu. Choć bezprawia nie popełnił, jak powiada Boże Słowo, ale wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Przestępstwa wobec prawa. Kochani, a więc tym wstępem jakby chcę udowodnić raz jeszcze, że Pan Jezus sam dekalog uważał za bardzo istotny i je wypełniał. Tym samym dał nam przykład, że życie chrześcijanina powinno obfitować w owoce, którym są przykazania Boże. On sam zresztą powiedział, kto mnie miłuje, przykazania moje wypełniać będzie. Przykazań moich będzie strzegł. O czym będziemy dzisiaj mówić? Po pierwsze, odpowiemy sobie, albo raczej przytoczymy sobie całą treść przykazania trzeciego. Będziemy chcieli zrozumieć, jak jest jego główne przesłanie oraz nauka, którą możemy dzisiaj odebrać do siebie. Po drugie, ponieważ jest mowa o Bożym imieniu, ale także o imionach Bożych, o tym będziemy chcieli coś powiedzieć więcej, ponieważ Bóg ma imię, ale także ma imiona, które określają Jego charakter. Po trzecie, będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, które w zasadzie automatycznie się rodzi, kiedy czytamy to przykazanie. No bo przykazanie brzmi, nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego. I rodzi się automatycznie pytanie, więc kiedy możemy używać imienia Bożego? Na to spróbujemy sobie odpowiedzieć. Na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć. Oraz drugie pytanie, które też automatycznie się rodzi. Wtedy, no kiedy dochodzi do nadużycia imienia Bożego? Aby to przykazanie móc zrozumieć jakby wziąć do swojego życia, prowadzić w czyn, musimy na te pytania poznać odpowiedź. A więc taki jest spis treści dzisiejszego wykładu. Poznajmy więc treść przykazania trzeciego. Posłużę się tutaj trzema przekładami Biblii, więc Biblii Warszawskiej, którą mamy obecnie w rękach i brzmi ona w ten sposób. W 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżesza w 7 wierszu czytamy tak. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To jest cała treść przykazania. Pamiętacie? Chyba na jednym z pierwszych wykładów mówiłem o tym, że nie wolno nam skracać przykazań. Że nie wolno nam odejmować ani cząstki od tego, od Bożego Słowa. Gdybyśmy chcieli je skrócić, pewnie byśmy ograbili je z tej drugiej części. Ale jest ona bardzo wymowna. Więc nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Inny przekład Biblii, Biblia Warszawsko-Praska, też bardzo często używana. Ten sam wiersz, oddany w innym tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej, brzmi tak. Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga Twego, nadaremnie. Bo Jahwe nie omieszka ukarać tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie. I trzeci przekład Biblii Tysiąclecia, to jest Biblia, która jest używana w Kościele katolickim. Jest ona bardzo, bardzo czytelna, bardzo przejrzysta i czasem nieco bardziej czytelna właśnie dla nas. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. A więc te trzy przekłady Biblii jakby obrazują nam całe to przykazanie i myślę, że ono jest już jakieś jaśniejsze dla nas. Kochani, jakie jest główne przesłanie tego przekazania? Po pierwsze, albo jaka jest nauka, albo co powinniśmy wiedzieć? Po pierwsze, imię Boże winno być używane, ale nie nadużywane. To jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ w historii ludzkości doszło do różnych tragedii w rozumieniu tego przykazania. Oto niektórzy pomyśleli sobie, aby nie przekroczyć tego przykazania, w ogóle nie będziemy używać imienia Bożego. Wiemy, że tak było. I oto tam, gdzie było imię Boże, czytano niebo, albo czytano mądrość, albo czytano jeszcze inne rzeczy.
W moim przekonaniu nie ma takiego sensu, nie ma w tym sensu i nie ma jakby, nie ma takiej potrzeby, aby przekręcać albo gdzieś ukrywać imię Boże, żeby tylko nie przekroczyć tego przykazania. Kochani, Bóg nie zabronił nam używać Jego imienia Jahwe. Wcale nam tego nie zabronił. To, co Bóg nakazuje, to to, aby Go nie nadużywać albo nie używać Go do czczych zamiarów. No i po trzecie, trzecia myśl z tego przykazania to to, że istnieje kara za nadużywanie. A więc ta druga część tego przykazania, często gdzieś zapomniana, często gdzieś tam wyzuta z tego przykazania, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo istotna. Istnieje kara za nadużywanie Bożego imienia. Kochani, będziemy mówić o imionach. I imię, jeśli człowiek dostawał imię, albo jeśli rodzic nadawał imię człowiekowi, swojemu dziecku, w pierwszych latach istnienia Ziemi, to ono zawsze miało znaczenie. Nie było takich imion nadanych przez rodzica, które by nie miało znaczenia jakiegoś. Nikt nie nadawał imienia dziecku, nie chcąc albo nie chcąc go jakoś określić inaczej. Nadawano imię po to, aby to dziecko miało jakieś określenie albo imię oznaczało charakter tego dziecka, albo miało mieć jakiś wymowniejszy sens, znaczenie. Od samego początku imię oznaczało cechę, było takim słownym obrazem osoby, która to imię nosiła. Jak to inaczej wytłumaczyć? No, pamiętam, kiedy byłem na praktykach w Grecji, byłem tam jakiś czas, pamiętam, że tam, w tamtej kulturze istnieje taka tradycja, że nadaje się głównie dziewczętom takie imiona jak miłość, a więc były takie dziewczęta, które chodziły, miały imiona na przykład Agapi, to znaczyło miłość, więc było taka mnóstwo takich dziewcząt, które tam dostawały takie imię. Albo zdarzyło się na przykład takie imię jak Elada, to znaczy Grecja. Ja kiedyś powiedziałem, że choćbym nie wiem, jakim był patriotą, w życiu bym swojej córki Polska nie nazwał, nie nadał takiego imienia. Ale gdzieś tam są takie tradycje, gdzieś tam takie się nadaje. Warto zwrócić uwagę na to, co znaczy nasze imię. Ale to już jest zupełnie inny temat. No, przykłady z Biblii. Wyświetlę teraz parę przykładów. No, chociażby Adam. Imię Adam. Co może oznaczać, albo co oznacza? Człowiek z ziemi. Człowiek z ziemi. Czyż to miało jakiś sens? Zapytam. Bardzo głęboki, ponieważ to był człowiek z ziemi. Albo Ewa. To Biblia wyraźnie mówi, że Ewa nosiła imię Ewa, dlatego że była matką wszystkich żyjących. Czy to miało jakiś sens i znaczenie? Miało bardzo wielkie znaczenie, ponieważ była matką wszystkich żyjących. Oto Abraham dostał takie imię. Dlaczego? Ponieważ jego imię oznacza ojciec wielu narodów. Czy to ma jakiś sens? Zapytam raz jeszcze. Ma ogromny sens, stał się ojcem wielu narodów. Izak, to znaczy śmiech. Jakub, jego imię oznacza trzymający zapięte, oszukujący. I Mojżesz, w końcu, aby zamknąć tą listę, Mojżesz oznacza wyjęty z wody. Tak Biblia wyraźnie mówi, nadano imię Mojżesz, ponieważ wyjęli go z wody. To znaczyło wyjęty z wody. Czy to miało jakiś sens i ma to jakiś sens? Oczywiście tak, ponieważ Mojżesz został wyjęty z Nilu, z wody. Także miało to jakiś sens. Inna lista imion. Popatrzcie, Adam, o którym już była mowa, to człowiek z ziemi. I teraz w kolejności, poprzez synów, a więc synem Adama był Set, który trzecim synem Adama był Set, który jakby zyskał to linię potomstwa, by jego imię oznacza wyznaczony, powołany. Tak powiedziała o nim Ewa.
Z kolei synem Seta był Enosz, a jego imię oznaczało śmiertelnik. No, przedziwne imiona dostawali ludzie. Ja bym nigdy nie chciał dostać imię śmiertelnik, ale takie imiona wówczas dostawali. Synem Enosza był Kenan. Jego imię oznaczało cierpienie. Mahalalel to błogosławiony Bóg. Takie było znaczenie jego imienia. Z kolei synem Mahalalela był Jered. I tak temu ojcu podobało się, aby nazwać go Jered, a to oznaczało stąpi na dół. Z kolei Henoch, o nim wiemy, że chodził z Bogiem i został wzięty. Henoch był synem Jereda i dostał od swojego ojca imię, które oznaczało nauczać. Wiemy o tym z Biblii, że był pierwszym prorokiem, nauczycielem, a więc miało to jakiś sens. Z kolei Henoch nadał swojemu synowi, Metuszelachowi, imię, które oznaczało jego śmierć przyniesie. Zaskakujące jest to, że Metuszelach umarł w roku, w którym przyszedł potop, a więc Henoch dobrze wiedział, co śmierć jego syna przyniesie. Lamech, syn Metuszelacha, dostał imię, które oznaczało utraconą nadzieję. I z kolei Noe, nasz bohater wiary, dostał imię, które oznacza odpocznienie. Lamech powiedział, oto Noe, ten nam przyniesie odpocznienie. Ale zaskakujące jest to, że imiona nie tylko miały wpływ na tego, który je nosił, albo znaczenie tego, który je nosił, ale miały też głębszy wydźwięk. Boże Słowo mówi, że dawniej Bóg przemawiał wieloma sposobami. Pozwólcie, że przeczytamy to w kolejności. Oto człowiek, któremu wyznaczono, który został powołany jako śmiertelnik do śmierci i cierpienia, albo inaczej, człowiekowi wyznaczono, został powołany do śmierci, do cierpienia, ale błogosławiony Bóg, czytam to w kolejności, stąpi na dół i będzie nauczać, że jego śmierć przyniesie utraconą nadzieję odpocznienie. Czy nie brzmi wam to jakoś znajomo? Bardzo znajomo, prawda? Czyż nie jest to Ewangelia? Czyż nie jest to Ewangelia? Więc takie są znaczenia w kolejności po kolei imion. A więc imiona kiedyś dawniej miały ogromne znaczenie. Dzisiaj już ta tradycja zamarła. Ja nie wiem, czy dzisiaj rodzice zastanawiają się, może zastanawiają się, jak nadać imię albo jakie dać imię swojemu synowi lub córce. Raczej to, co widzę w świecie, to raczej wydaje mi się, że im bardziej modne, im bardziej piękne dla ucha, takie będzie miało imię. Taka jest moda tego świata. Ale już kiedyś powiedziałem, że choćby z tego przykładu, który teraz przeczytałem, wierzący rodzice powinni zapytać się Pana. Panie, jakie chcesz, abym nadał imię mojemu synowi? Może Bóg będzie chciał coś powiedzieć przez to imię. Kto wie, jak kiedyś tak Bóg mówił, może i tym razem będzie chciał też coś powiedzieć. W każdym razie, oto imiona, które miały znaczenie. W końcu przechodzimy do Bożego imienia. I jeśli mówimy o Bożych imionach albo o Bożym imieniu, to zasada jest ta sama. Bóg, jeśli siebie jakoś nazywa, bo nadaje sobie imię, albo przedstawia się jako Bóg z jakimś imieniem, to zawsze oznaczało Jego charakter, Jego przymiot, Jego atrybut, jakąś cechę. No, dla przykładu podam. Boże imiona to Boże przymioty. Na przykład El Elyon, Bóg Najwyższy. El Shaddai, Bóg Wszechmogący. El Olam, Bóg Wiekuisty. El Roi, Bóg, który widzi. Tak Bóg się przedstawiał ludziom w poszczególnych sytuacjach. Ale wrócę na chwilę do początku. El, to znaczy po hebrajsku Bóg. Bóg. Ale w zasadzie nigdzie w Biblii nie przeczytamy, że Bóg to jest El. Zawsze Bóg to jest Elohim. Kiedy pierwszy
werset Biblii, jeśli możecie, otwórzcie sobie go, pierwszy werset Biblii, kiedy mówi, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to tam nie jest użyte słowo El, ponieważ El to jest liczba pojedyncza Bóg, a Elohim to znaczy Bóg, ale to jest słowo w liczbie mnogiej, na to chcę zwrócić uwagę, to tak naprawdę pierwszy werset mówi tak, na początku stworzył Elohim niebo i ziemię, a więc Bóg w liczbie mnogiej. To jest bardzo zastanawiające. Dlaczego Bóg w liczbie mnogiej? Czyżby Mojżesz, pisząc tą księgę, miał objawienie Boga, w którym jest więcej osób niż jedna? Myślę, że tak, że Mojżesz doskonale wiedział, że Bóg to jest Elohim, więc jest tam coś więcej. My dzisiaj wiemy, że jest to Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale być może nasi ojcowie wiary, jak Mojżesz, nie mieli takiego przekonania, wiedzieli, że jest to Elohim. No dla takiego potwierdzenia zechciejcie przeczytać ze mną wspólnie razem 26 wiersz tej księgi, pierwszego rozdziału. Potem rzekł Bóg, uczyńmy, tak tam jest napisane? Uczyńmy. Czy to jest liczba pojedyncza, czy mnoga? Mnoga. To jak to jest, że Bóg mówi o sobie, uczyńmy? To znaczy, że tam jest ktoś jeszcze. Tam jest ktoś jeszcze. Uczyńmy człowieka na obraz mój, czy nasz? Nasz. Podobnego do mnie, czy do nas? Do nas. No, choćby jeszcze jeden fragment, który to potwierdzi. 22 wiersz 3 rozdziału. I rzekł Pan Bóg, więc jest Elohim, Pan Bóg. Oto człowiek stał się taki jak my. Ciekawe to jest. Człowiek, który pierwszy raz czyta Biblię, na pewno w tym momencie zastanowi się. To znaczy, że Bóg jest jeden, czy jest tam wielu bogów? My wiemy, że Bóg jest jeden, ale tak jak jedna jest woda, tak są trzy stany skupienia. Tak jak jeden jest Bóg, tak są trzy osoby w Nim. Jednakie, takie same. Ja i Ojciec, powiada Pan Jezus, jedno jesteśmy. I jeszcze może jeden dla przykładu wiersz 6 rozdziału, 11 rozdziału, przepraszam, 7 wiersza. Oto wieża Babel, którą wznieśli ludzie. I oto mówi Bóg tak. Przeto stąpmy. Przeto stąpmy tam. I pomieszajmy im język. To znaczy, że Bóg... To znaczy, że Bóg jest jeden. Ale jest w Nim... Są w Nim trzy osoby. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. To tak dla przykładu, żebyśmy wiedzieli, jako ciekawostka, że Bóg to jest Elohim. Ale mamy też takie imię Boże, El Roi, Bóg, który widzi. Kochani, oto Hagar, uciekająca przed swoją panią Sarą. Oto Hagar, niewolnica, która ucieka. Gdzieś tam na pustyni, już oddala swojego synka, bo nie chce widzieć, jak umiera z pragnienia. Tam na pustyni, gdzie wie, że tak naprawdę niczego nie ma. Tam na pustyni, gdzie wie, że to jest doświadczenie, przez które może nie przejść. Oto Pan Bóg objawia się jako ten, który widzi. Ja jestem El Roi, Hagar. Ja jestem El Roi, widzę Cię w tym trudzie. Kochani, czy nie jest tak, że właśnie na pustyni, tam naszego życia, na pustyni duchowej, gdzie wydaje nam się, że jest ciężko, że jest trudno, to wydaje nam się, że Bóg nie widzi. Tak właśnie jest. Ale to jest zastanawiające, że właśnie tam Bóg objawia się jako ten, który widzi. To by było dziwne, gdyby Bóg objawił się w momencie dostatku, przepychu, jako ten, który widzi. Właśnie tam, na pustyni twojego życia, na pustyni, z którą się zmagasz, przez którą być może trudno ci jest przechodzić. Bóg cię widzi. Bóg widzi. Bóg patrzy. On jest El Roi.
Ale oto jest imię, które Pan Bóg, o którym powiedział, że tak nazywać będą mnie wszystkie pokolenia. Druga Księga Mojżesza, 3:13-15. To imię Boże, które na przestrzeni lat, dziejów, historii ludzkości zostało tak zdeformowane, zmienione, tyle w tym imieniu tajemniczości, tyle tak naprawdę nieporozumień w różnych kręgach chrześcijańskich. A oto Bóg mówi tak, w 3 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, 13-15. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. To jest imię Boże. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Więc Jahwe, jestem, który jestem, Jahwe. I od tego imienia powstało znowu kilka imion, którymi sam Bóg się witał z ludźmi. Oto Jahwe Sewaot, Pan zastępów, więc Pan mnóstwa ludów, Pan wielkiej rzeszy. Jahwe Shalom, Pan jest pokojem. Często mówimy Shalom, prawda? To znaczy pokój, to jest pozdrowienie w Izraelu. Jahwe Rafa, czy wiesz, że Pan jest lekarzem? Czy już poznałeś, albo poznałaś, że Pan potrafi uzdrowić choroby? Że Pan potrafi podnieść Cię w niemocach Twoich? Właśnie w takim momencie, kiedy Izrael potrzebował lekarza, przyszedł Pan i powiedział, jam jest Jahwe Rafa, jestem Twoim lekarzem. I w ten sposób Izrael poznał, ja, to ten Bóg, który nas wyprowadził, potrafi także nas uzdrowić. Adonai, o tym też jest mowa w Biblii, to jest Pan. Ale chciałbym też przytoczyć inne imię. Imię, które, jak powiada Boże Słowo, jest ponad wszelkie imię. Ponieważ Jahwe przez przekład grecki został przetłumaczony jako Kyrios, a więc Pan. I zaskakujące jest to, że w objawieniu świętego Jana przychodzi Pan Jezus i mówi, ja jestem Kyrios, więc Pan, Jahwe. To mówi Pan Jezus. Dlatego śmiem twierdzić, że imię Jeszua albo Jehoszua, Bóg jest zbawieniem, jest imieniem Bożym. Amen? Jezus Chrystus jest imieniem Bożym. Takie nadał imię Pan Bóg swojemu Synowi. Jezus Chrystus. Kochani, więc takie są imiona Boże. Ale oto chcemy odpowiedzieć na nasze dwa pytania, które zadaliśmy sobie na początku. Kiedy możemy więc używać imienia Bożego? Kiedy możemy o nim mówić? Pozwólcie, że to jakby w kilku punktach wyszczególnię. To jest oczywiste, że imienia Bożego możemy wzywać w czasie modlitwy. List do Rzymian mówi wyraźnie, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. Więc Boże Słowo samo nas zachęca, abyśmy wzywali imię Boże w modlitwie, aby wzywać Boga, aby wołać do Niego. Przecież cały duchowy świat powinien wiedzieć, do kogo się modlimy. Że modlimy się do Pana Boga, do Jahwe, Pana Jezusa. Więc w czasie modlitwy. W jakiej sytuacji jeszcze możemy wzywać imienia Pana Boga? W czasie czytania i rozważania Słowa Bożego. O tym mówi Jeremiasz, 15 rozdział, 16 wiersz. Przecież to jest czas, kiedy nasze myśli kierujemy w stronę Boga. To jest czas, kiedy nasz duch wyrywa się w stronę Boga, kiedy poznajemy Boga. Dlaczego byśmy nie mogli w tym czasie wzywać imienia naszego Pana? W jakim jeszcze momencie możemy wzywać imienia Pana? Przy składaniu świadectwa i głoszeniu Ewangelii.
Ja nie wyobrażam sobie głoszenia Ewangelii bez imienia Jezus. To nie jest Ewangelia, w której by nie było imienia Jezus. Nie ma Ewangelii bez imienia Jezus. Kochani, ponieważ tylko imię Jezus jest zbawieniem, tylko w imieniu Jezus jest zbawienie, to by było świętokradztwo, gdybyśmy starali się głosić Ewangelię, nie podając tego, który stał się za nas ofiarą, stał się za nas ofiarą, która przebłagała za nasze grzechy. A więc w czasie składania świadectwa i głoszeniu Ewangelii, no tak jak jest to tutaj zapisane w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, oto Filip spotyka eunucha i pyta się go wyraźnie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? No i wskutek tych słów on nawraca się i potwierdza swoją wiarę. A więc to jest lista momentów, sytuacji, w których my możemy wzywać imienia Pana. I oczywiste na koniec w zgromadzeniu ludu Bożego. Oto przez psalmy mamy mówić, przez pieśni, przez hymny mamy się porozumiewać. Często mówimy chwała Bogu. To jest oczywiste, że w zgromadzeniu, które jest nazwane przecież Jego imieniem, mamy się porozumiewać przez Jego imię. Ale pozostaje drugie pytanie. Kiedy dochodzi do nadużycia? Ponieważ jak pewnie zdążyliście zauważyć, że często spotykacie ludzi, którzy to imię nadużywają. A jeśli nie spotykacie, to patrząc wstecz na swoje stare życie, ja muszę to powiedzieć, że miałem z tym poważny problem i stałem w konflikcie z tym przekazaniem. Dlaczego? Ponieważ nasz język wchłonął to imię i sprowadził do poziomu przecinka, do poziomu odreagowania w jakiejś sytuacji. Przyrównał to do jakiegoś określenia w amoku, w strachu. To określenie zostało tak sponiewierane. To imię Boże zostało tak sponiewierane, spłycone w naszym języku. I chcąc, nie chcąc, każdy człowiek uczący się języka polskiego, nie tylko polskiego, bo przecież na całym świecie tak się mówi, ma z tym problem i miał z tym problem i żył w konflikcie z tym przykazaniem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że to przykazanie jest chyba jednym z najbardziej wyraźnych albo jednym z najbardziej oczywistych przykazań, przez które możemy poznać drugiego człowieka. Wystarczy 5 minut rozmowy niejednokrotnie i już wiemy, z kim mamy do czynienia. Już wiemy, że ten człowiek nie traktuje poważnie przykazań, a tym samym nie traktuje poważnie autora tych przykazań, a więc Boga. A więc mowa zdradza człowieka. Język zdradza człowieka. Kiedy Piotr grzał swoje ręce przy palenisku, nie zdążył wypowiedzieć kilku poważnych zdań, a ci, którzy stali z nim, powiedzieli wyraźnie, mowa twoja cię zdradza. A więc Piotr, który kilka zdań zaledwie powiedział, został już określony jako uczeń Chrystusa, Pana Jezusa, ponieważ jego mowa go zdradziła. Tak też jest i w naszym życiu. Pamiętam, kiedy w jednym miejscu pracy, kiedy pracowałem tak z dnia na dzień, zastanawiałem się, ponieważ nie miałem jakby takiej bezpośredniej okazji do zwiastowania Ewangelii, do tego, aby powiedzieć świadectwo, do tego, aby zwiastować Ewangelię. Tak w rozrzewnieniu, gdzieś z żalem w sercu modliłem się do Pana w moim domu i mówię, Panie, czy oni w ogóle widzą, że ja jestem jakiś inny? Czy oni w ogóle widzą? Ponieważ nie miałem żadnej okazji, żeby zwiastować Ewangelię. Pamiętam na drugi dzień, gdzieś tam jakiś kolega w pracy powiedział takie zdanie, no ty w ogóle nie przeklinasz. Ty w ogóle nie klniesz, nie przeklinasz, nie jesteś wulgarny. I wtedy tak sobie pomyślałem, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic takiego szczególnego nie robimy, ludzie nas obserwują, ludzie słyszą i mowa nas zdradza. Mowa nas zdradza. W tym przypadku moja mowa
zdradziła mnie, że jestem inny. Mogłem wtedy powiedzieć świadectwo, mogłem wskazać na Jezusa, który przemienił mój język. Ale chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ to zdanie, które powiem, jakby bardzo dotyka mojego serca. Brzmi ono tak. Człowiek, który się nawraca, dochodzi w nim, w tym człowieku, do przemian. To jest takie proste zdanie, ale jest bardzo ważne. Ponieważ dzisiaj wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji, w których człowiekowi wmawia się, że jest zbawiony, ale jego życie nie ulega zmianom. Człowiek ten żyje przez całe życie, do końca życia, przeświadczony, że to, na co czeka, albo to, gdzie idzie, to jest niebo, a okazuje się, że tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ nigdy tak naprawdę nie nawrócił się, nigdy nie doznał zmiany. Otwórzmy sobie tak dla przykładu Mateusza, 12 rozdział, 43-44. Pan Jezus opowiada tu pewną historię. W zasadzie to nie jest historia, ale pewien fakt. Fakt z życia ludzi. Co dzieje się z człowiekiem, gdy wychodzi z niego duch nieczysty? Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, uważam, że to jest moment nawrócenia. Wielokrotnie tak jest, ponieważ stare życie symbolizowało się tym, że wodzeni byliśmy przez diabła, przez duchy nieczyste, tam, gdzie oni chcieli. Więc tam, gdzie była nieczystość, tam szliśmy. Tam, gdzie ciągnęły nas te duchy do innych rzeczy, tam szliśmy. Tam, gdzie ciągnęły nas do przekleństw, tam szliśmy. Takie było stare życie. Boże Słowo o tym mówi, że czyniliśmy wolę diabła. Ale gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. I zobaczcie, co mówi ten wiersz następny, jest niezwykle wymowny. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaję go jakim? Po pierwsze, opróżnionym, po drugie, wymiecionym, po trzecie, przyozdobionym. To jest prawdziwe nawrócenie. To jest nawrócenie. Kiedy człowiek nawraca się, powinien doznać przemiany w swoim sercu. Bo ten fragment mówi o tym, że serce człowieka jest jakby mieszkaniem. Kiedy człowiek się nawraca, to jest mieszkanie Ducha Świętego. To jest świątynia Ducha Świętego. I oto ten duch nieczysty wraca. I tam, gdzie były graty, tam, gdzie były meble, tam, gdzie był mebel nieczystości, tam, gdzie był stolik pożądliwości, tam, gdzie stała stara komoda przekleństw, tam, gdzie stała sofa nieposłuszeństwa względem trzeciego przykazania, więc wypowiadania imienia Boga nadaremno, tam już te meble nie stoją. Okazuje się, że ktoś przyszedł, wymiótł to miejsce, przyozdobił. I tam, gdzie stało to przeklinanie, wymawianie imienia Boga, nagle są ozdoby. A więc jest chwała, jest uwielbienie tego imienia. Coś się zmieniło. To jest prawdziwe nawrócenie. Ja to tak rozumiem. To nie jest tak. Podam taki przykład, może trochę zabawny, dla mnie tragiczny, ale to nie jest tak, jak na niektórych ewangelizacjach, gdzie być może jest mnóstwo alkoholików i zwiastuje im się jakieś tam słowo i wmawia im się, że są zbawieni i każe im się odmówić jakąś modlitwę, powtarzając za kaznodzieją. Na koniec zaśpiewajmy jeszcze wspaniałą pieśń, idź do domu w przekonaniu, że jesteś zbawiony. I ten człowiek wraca do domu, zwołuje wszystkich swoich przyjaciół, stawia alkohol na swoim stole i mówi, teraz to już mam powód do wypicia, jestem zbawiony. Kochani, to nie jest nawrócenie. I tak myślę, jest wiele przypadków, kiedy ludzie żyją w jakimś przekonaniu, że gdzieś tam ktoś im powiedział, jeśli tylko wypowiesz parę słów za mną, powtórzysz, będziesz zbawiony. Wcale tak nie jest. I ci ludzie żyją, jak żyli, tak żyją do końca życia. W kłamstwie, w nieprawdzie. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Prawda. A więc kiedy dochodzi do nadużywania? Po pierwsze, kiedy lekkomyślnie wymawiane jest imię Boże. Na przykład, ktoś
Ktoś, taki przykład sobie wymyśliłem, no ktoś nie zgadza się z jakąś opinią i mówi rany boskie, albo coś w tym stylu. Albo Jezu Chryste, albo Jezus Maria. Ile takich jest słów na co dzień? Cały czas, całe mnóstwo. Ale to jest nadużywanie imienia Bożego. To jest przekroczenie tego przykazania. Po drugie, kiedy imię Boże zestawiane jest z szyderstwem, razem z szyderstwem, ze złośliwością, to imię Boże jest wówczas pohańbione przez tego człowieka. Po trzecie, kiedy imię Boże jest wymawiane bez zastanowienia i bez potrzeby, nie ma takiej potrzeby, bez zastanowienia, ktoś tak wyrzuci nagle imię Boże, bez w ogóle potrzeby, to na to trzeba uważać. Nawet my, chrześcijanie, musimy na to uważać bardzo, ponieważ takie jest przyzwyczajenie, takie są te macki starej natury, które starają się to na nowo wprowadzać do naszego życia. W żartach i w dowcipach, kochani, ileż to powstało kawałów na temat Pana Jezusa. Ileż to powstało żartów i dowcipów na temat Boga, nieba. To naprawdę jest straszne. Bóg nad tym boleje w sercu swoim. Ten potężny Bóg, który nie kiwnął nawet palcem, aby stworzyć cały wszechświat, wypowiedział tylko słowo. I oto z Niego żartuje się i wymyśla kawały. Kochani, kiedy imię Boże jest przekręcane, na przykład imię Jehowa, to jest ewidentne przekręcenie Bożego imienia. To nie jest Boże imię. A więc też jest to imię wtedy pohańbione. Albo kiedy wzywa się innych bogów, wtedy imię Boże jest w pogardzie, jest sprofanowane. Kiedy przysięga się na imię Boże, mam nadzieję, że tego nie stosujemy. Nie wolno nam, Pan Jezus powiedział, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. W ogóle nie przysięgajcie, tak powiedział Pan Bóg, Pan Jezus do nas, do swoich uczniów. Kiedy fałszywie się prorokuje, kiedy prorokuje się w imieniu Boga, kiedy Mu wypowiada się coś do zboru jako proroctwo w imieniu Boga, wtedy jak powiada Bóg, wyście mówili, a nie ja was posłałem. Kiedy używa się przekleństw, najczęściej bywa tak, że imię Boże jest na przemian używane z przekleństwami. To jest bardzo, bardzo nieładne. Tego słuchać się nie da, kiedy tak jest to wypowiadane. No i wiecie, historia Kościoła naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy pokazuje. Kiedy rzucane są klątwy i złorzeczenia, przekleństwa pod adresem ludzi innych, używając imienia Bożego. Niedawno widziałem taki billboard gdzieś w internecie, w którym podpisany był Bóg, tak jakby On to zdanie napisał: jeśli chcesz przeklinać, to używaj własnego imienia. Tak jakby z takim żalem Bóg wypowiada się o tych, którzy przeklinają w Jego imieniu, bo Bóg tego nie robi. Bóg tego nie czyni. Pewien teolog, Martin Buber, powiedział tak: ze wszystkich ludzkich słów największy ciężar posiada słowo Bóg. Żadnego innego słowa tak bardzo nie sponiewierano i nie zniekształcono. Całe pokolenia ludzkie zwaliły na to słowo ciężar swego niespokojnego życia i przygniotły je do ziemi. Leży ono w prochu i dźwiga cały ich ciężar. Pokolenia ludzi ze swoimi rozłamami religijnymi rozdarły to słowo na części. Za to słowo zabijali i za nie umierali. Tkwią na nim ślady ich palców, ich krew. Nie potrafimy słowa Bóg ani umyć do czysta, ani scalić, ale możemy je takie, jakie jest, splamione i rozdarte, podnieść z ziemi, jak sztandar wznieść w godzinie wielkiej troski. Kochani, ja się z tymi słowami zgadzam. Tak naprawdę żadne inne słowo tak nie pcha się na wargi ludzi, na usta ludzi, jak właśnie to w takich sytuacjach. Myślę sobie teraz o znanym reformatorze, jakim był Jan Hus.
Ten człowiek, który całe serce oddał Bogu w dziele, które prowadził, ponieważ chciał przetłumaczyć Biblię na język czeski, aby prosty lud mógł zaglądnąć do tej księgi i znaleźć tam słowa życia. I oto hierarchowie Kościoła wydali wyrok. Heretyk. Heretyk za to, co czynił. Postawili stos. Postawili tam Jana Husa. I w imieniu Bożym sięgnęli po ogień. A ten pokorny człowiek, Boży sługa, w imieniu Bożym stanął na tym stosie. I oto w imieniu Bożym oddawał ducha, kiedy ci hierarchowie w imieniu Bożym podpalali stos. Tak myślę o Panu Jezusie. Czy nie ta sama sytuacja? Ten, który nosił imię Boże na sobie, poniósł je na sam krzyż i w imieniu Bożym oddawał ducha, podczas gdy ci, którzy wydali wyrok w imieniu Bożym na Niego, spoglądali na Niego jako na skazańca. Podsumowując ten wykład, może krótki, ale myślę, że to przykazanie jest tak bardzo oczywiste i jasne. Przyszedł mi na myśl psalm 145 i parę wierszy z tego psalmu. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Jakże wielkie poszanowanie dla Jego imienia. To powinno nas charakteryzować na co dzień. Kochani, jeszcze list do Rzymian. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Amen. Kochani, to jest niezwykła nadzieja dla nas. Ale chciałbym podsumować to jednym zdaniem. Wzywaj imienia Pańskiego jak Piotr, ale nie wzywaj jak Łotr. Dlaczego jak Piotr? On wezwał, Panie ratuj. To było jego wezwanie imienia Pańskiego. Kiedy tonął, kiedy wiedział, że ginie, kiedy cały świat zwalił się na jego głowę, kiedy woda nalewała się do jego gardła i wiedział, że nie ma nadziei, wezwał imienia Pańskiego. I czy został zbawiony? Został wybawiony z tej doliny śmierci, z tych wód, które go otaczały. Ale nie wzywaj jak Łotr. Dlaczego? Ponieważ Łotr wzywał go, aby wyszydzać go. Wzywał go, aby z niego szydzić. A więc wzywaj jak Piotr, ale nie jak Łotr. Niech to będzie taką puentą na koniec. Wzywajmy imienia Pańskiego, ale z poszanowaniem, godnie, w świętej postawie, wiedząc, że ten, którego wzywamy, ma moc wszelką na niebie i na ziemi. Że On jest naszym Stwórcą, naszym Panem, że On nas wybawił. Wiecie, tak sobie myślę, że tam w niebie starcy padają na twarz, kładą swoje korony przed Bogiem, Stwórcą. Z takim poszanowaniem patrzą na swojego Boga. Powinniśmy do nich dołączyć. Amen. Powinniśmy do nich dołączyć. Więc niech nam wszystkim Bóg błogosławi, niech to przykazanie żyje w nas i miejmy świadomość, że Pan jest z nami w każdym czasie. Amen.